Identyfikator podmiotu SCP-1128. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. Testowe lub obrazowe opisy wyglądu SCP-1128 lub materiały filmowe ukazujące naruszenie. Zobacz dodatek 1128-3. Znalezione poza fundacją muszą zostać zniszczone, a wszystkie osoby, które miały styczność z takimi materiałami lub wykazują oznaki zarażenia SCP-1128, muszą otrzymać środki amnezyjne klasy C. Tekstowy opis wyglądu bytu musi być przechowywany w ośrodku tylko do potrzeb badawczych. Nie może zostać przeczytany przez nikogo poza personelem klasy D, przydzielonym do konkretnego eksperymentu. W przypadku narażenia na działanie, personel fundacji musi natychmiast zgłosić się i przyjąć środki amnezyjne klasy C. Mobilna formacja przechowująca, MFP, Kappa-12, została przydzielona do przechwytywania i przekierowywania całego ruchu wodnego, który mógłby wpłynąć na ich obszar patrolowy. Mogą w tym celu używać wszelkich możliwych środków. Zobacz dodatek 1128-2. Opis. SCP-1128 to byt, który przejawia się jako ogromny wodny drapieżnik każdej osobie, która otrzymała opis jego wyglądu, czy to za pomocą mowy, tekstu, obrazów czy nagrań. Osoby zarażone SCP-1128, podmioty, początkowo nie wykazują nieprawidłowego zachowania, chociaż niektóre przypadki wykazały awersję do aktywności wymagających zanurzenia ciała w wodzie, takich jak kąpiel czy pływanie. Jeżeli podmiot zanurzy się całkowicie pod powierzchnią wody, zniknie, niezależnie od jej głębokości. W większości przypadków podmiot po chwili pojawi się ponownie i wynurzy się spanikowany. Będzie też szaleńczo próbował opuścić wodę. W niektórych przypadkach jednak woda zostanie zanieczyszczona krwią i resztkami ciała, które będą należeć do podmiotu. Podmiot, któremu uda się pojawić w stanie nienaruszonym, będzie twierdził, że przeniósł się do ogromnego oceanu, w którym polował na niego SCP-1128. Przesłuchiwanie takich osobników wiąże się z ryzykiem dalszego zarażenia SCP-1128, jako że same opisy bytu wywołują infekcję. Zarażenia SCP-1128 może zostać wyleczone poprzez zastosowanie środków amnezyjnych klasy C. Jako że wydaje się, że wspomnienie bytu lub jego opis jest wymagane do wystąpienia anomalnych zdarzeń. Dodatek 1128-1. Eksperymenty z wykorzystaniem zarażonego personelu klasy D wykazały, że bezprzewodowe urządzenia komunikacyjne działają normalnie podczas wykorzystywania przez zanurzone podmioty zarażone SCP-1128. Zobacz przesłuchanie 1128. Dodatek 1128-2. Urządzenia namierzające lokalizację, w które wyposażeni zostali członkowie personelu klasy D, użyci w eksperymentach SCP-1128, wykazały, że zanurzone podmioty są przenoszone do obszaru znajdującego się na oceanie niedaleko wybrzeży. Zredagowano. Dalsze badania wskazanych współrzędnych pozwoliły odkryć obszar. Usunięto. MFP Kappa-12, Morskie Diabły, została przydzielona do utrzymywania wszelkich pojazdów na i podwodnych, poza wyznaczonym obszarem. Notatka. To tam wysyłamy klasę D? Jak to możliwe, że komunikatory bezprzewodowe o krótkim zasięgu mają taki czysty i mocny sygnał z takiej odległości? Doktor Dodatek 1128-3. Eksperymenty z udziałem D-1732, który był wykorzystywany do wielu powtarzających się eksperymentów przy SCP-1128, bez podawania środków amnezyjnych, wykazały, że jest on zdolny do napotkania bytu w zbiornikach wodnych zbyt małych, żeby pomieścić jego rzeczywiste rozmiary. Efekt nasilał się z czasem, wraz z rozwojem coraz silniejszej hydrofobii u D-1732, który utrzymywał, że widzi SCP-1128 z zewnątrz praktycznie każdego zbiornika z wodą. Dni po pierwszym zarażeniu SCP-1128, D-1732 został gwałtownie wciągnięty do szklanki z wodą przez... Zredagowano. Nie odzyskano żadnych szczątków. Personel będący świadkiem incydentu został zainfekowany SCP-1128 i otrzymał środki amnezyjne klasy C. Czynności przechowawcze zostały zaktualizowane, aby uwzględnić ryzyko zarażenia przez nagranie i opis tego wydarzenia, a eksperymenty z wykorzystaniem personelu klasy D zarażonego SCP-1128 przez długi okres czasu zostały przerwane. Dziennik eksperymentu 1128-A1. Data. Procedura.
Personel klasy D został wystawiony na działanie SCP-1128, wyposażony w ekwipunek do nurkowania i urządzenie komunikacyjne, po czym zanurzony w kadzi z wodą. Rezultat? Zobacz przesłuchanie 1128. Dziennik eksperymentu 1128A2. Data. Procedura. Personel klasy D został wystawiony na działanie SCP-1128, wyposażony w ekwipunek do nurkowania, umieszczony w standardowej ochronnej klatce przeciw rekinom i zanurzony w wodzie. Rezultat? Brak odpowiedzi przez około sekund, po czym lina gwałtownie się naprężyła i została zerwana pod powierzchnią wody. Szczątki pracownika klasy D, jak również poszarpane fragmenty metalu, najprawdopodobniej resztki klatki, wypłynęły po chwili na powierzchnię. Dziennik eksperymentu 1128A3. Data. Procedura. Tak jak powyżej. Klatka została potraktowana SCP w celu zwiększenia wytrzymałości. Rezultat. Taki jak wcześniej. Na powierzchnię nie wypłynęły żadne szczątki. Notatka. Godzin później. MFP Morskie Diabły zgłosiły znalezienie nienaruszonej klatki do nurkowania unoszącej się pod powierzchnią wody w obszarze patrolowym niedaleko jednej z łodzi MFP. Przedmiot został odzyskany i potwierdzono, że jest to klatka użyta w eksperymencie 1128A3. Klatka nie była uszkodzona, ale znaleziono w niej ślady ludzkiego DNA i ekstrementów nieznanego pochodzenia. Nie znaleziono innych szczątków klasy D. Dziennik eksperymentu 1128A4. Data. Procedura. Zarażony pracownik klasy D został wyposażony w standardowy ekwipunek do nurkowania oraz uzbrojony w... Zredagowano. Przeciwko wrogim organizmom. W przeciwieństwie do poprzednich testów, podmiot dodatkowo otrzymał przymocowaną do hełmu kamerę przesyłającą obraz w czasie rzeczywistym. Rezultat? Nagranie ukazało, że broń była nieefektywna przeciwko SCP-1128. Dodatkowo rozjuszyła stworzenie zamiast znacząco je zranić albo zmusić do odpłynięcia. Połączenie zostało zerwane, kiedy podmiot został pożarty. Personel biorący udział w eksperymencie otrzymał środki amnezyjne po utworzeniu transkrypcji nagrania. Dziennik eksperymentu 1128A5. Data. Procedura. Zarażony pracownik klasy D został wyposażony w ochronny kombinezon przeznaczony do niebezpiecznych środowisk i kamerę wideo, jak w poprzednim teście. Następnie został zanurzony w kadzi pełnej... Zredagowano. W celu sprawdzenia, czy w cieczach innych niż woda nastąpi manifestacja SCP-1128. Substancję wybrano ze względu na niską gęstość pozwalającą na swobodę ruchów zbliżoną do zwykłego powietrza. Rezultat? Pracownik klasy D został odzyskany bez incydentu. Ciecz nie wywołała efektu anomalnego SCP-1128. Notatka. Dobrze, więc możesz być bezpieczny od tego czegoś w cieczach innych niż woda, ale to ci raczej nie pomoże dużo. Chyba, że masz zamiar pić i kąpać się w chemikaliach do końca swojego życia, które pewnie znacznie by się skróciło, gdybyś tego spróbował. Doktor... Przesłuchanie 1128... Przesłuchiwany D... Prowadzący przesłuchanie, doktor... Wprowadzenie. D. Otrzymał polecenie przeczytania małej broszury zawierającej opis wyglądu SCP-1128. Następnie został ubrany w kombinezon do nurkowania wraz z niezbędnym ekwipunkiem i opuszczony do dużej kadzi z wodą za pomocą liny na wyciągu. Ekwipunek D. zawierał urządzenie do bezprzewodowej komunikacji umożliwiające kontakt z doktorem oraz w celu sprawdzenia, czy SCP ma wpływ na takie urządzenia. Przesłuchanie zostało zmodyfikowane, aby usunąć niebezpieczne informacje dotyczące SCP-1128. Słyszysz mnie? Odbiór? Słyszę cię. Kurde, głęboko tu. Z zewnątrz wyglądało na o wiele mniejsze. Jak dobrze odbierasz sygnał? Odbiór? Wystarczająco, tak mi się wydaje. Trochę szumi, ale nie na tyle, żebym nie słyszał, co mówisz. Jaki jest twój aktualny status? W tym momencie opadam na dno. Czy to jest ocean? Jakim cudem udało wam się zmieścić cały ocean w śmierdzącej wannie? To nie jest ważne. Jakie jest twoje otoczenie? Cholera, przed chwilą powiedziałem ocean. Tu są ryby i wszystko. Nie wiecie, co znajduje się w środku własny... Co się stało? Nic, wszystko w porządku. Dotarłem do dna. Wygląda na to, że wylądowałem na kłębowisku wodorostów, czy czymś tam. Jakie jest twoje otoczenie? Głównie wodorosty. Jak wygląda? Po mojej prawej jest... Są rzadsze. Wygląda na to, że
tam może być jakiś uskok czy spadek. Powinienem to sprawdzić? Proszę, kontynuuj. Dobra. Cholera, ale ten kombinezon jest ciężki. Trudno się w nim poruszać. Ej, czy on jest dźwiękoszczelny? Mam nadzieję, że to jak mówię nie wystraszy żadnego... O mój Boże! Zgłoś się! Jaki jest twój statut? Okej. Jest okej. Nie wydaje mi się, żeby mnie zobaczyło, cholera. Prawie się posikałem. Co się stało? Co zobaczyłeś? Najstraszniejszą rzecz, jaką widziałem w życiu. Coś na kształt przejebnie wiel... Opis zredagowany. Sekunda. To jest ta rzecz z tej głupiej broszury, którą mi daliście, prawda? Potwierdzam. Proszę, wstrzymaj się od dalszego opisywania. Co on robi? Teraz nic, po prostu sobie pływa. Wydaje mi się, że ma coś w pysku. Czy to jest wieloryb? Chryste panie, to jest wieloryb. Coś żre wieloryba. Boże, patrz na te zębiska. Dobrze, skończyliśmy. Wyciągnijcie go. Dziękuję za współpracę. Będziemy cię wyciągać. Wszystko połknął. Cholera. To będzie mnie prześladować w snach. Zaraz. Przestało się ruszać. Chyba mnie widział. O Boże, patrzy się na... Patrzy się prosto na... Płynie w moją stronę! Boże, pomocy! Wyciągnijcie go stamtąd, szybko. Podsumowanie. Wyciąg pracował z pełną prędkością, gdy lina się naprężyła, zrywając wyciąg z mocowania. Kabel stał się luźny, a woda zanieczyściła się krwią, którą potwierdzono jako krew D. Nie odzyskano innych szczątków ciała czy ekwipunku. Dziennik przesłuchania oraz odpowiednie dokumenty zostały przeredagowane pod kątem zagrożenia SCP-1128, a cały personel biorący udział w eksperymencie otrzymał środki amnezyjne klasy C.